Znajdujemy się obecnie w lesie. Jestem z siostrą i z psami na spacerze. Fajnie i przyjemnie jest. Zawsze. Dzisiaj akurat tak nie wieje wiatr, ale zawsze jak wieje wiatr i chcecie iść na spacer, to zawsze można iść do lasu, ponieważ są dookoła drzewa i wszystko zasłaniają. Mamy minus chyba. Oj, trzeba uważać, bo jest bardzo ślizgo. Jest lód gdzieniegdzie na drodze, na ścieżce. Więc trzeba uważać, żeby orła nie wywinąć. U nas jest dzisiaj minus chyba 4 stopnie albo 3. Tak. Więc dzisiaj nagrywam sobie troszkę vloga z dnia dzisiejszego i z dnia jutrzejszego. Jutro jadę do koleżanki. Jutro jadę do koleżanki. Do Głogowa. Podobno u niej tam jest niedaleko jej jest boisko, które jest podobno całe w lodzie. Więc zabieram łyżwy. Tata mi jakieś znalazł stare łyżwy, nie wiem jakie, pokażę wam w domu. I co, może troszeczkę sobie właśnie pojeżdżę. Kasia mnie nagra. I tyle będzie z vloga. Dzisiaj idę jeszcze do Carrefoura zobaczyć, czy coś jest do upieczenia, w sensie coś z paczki do upieczenia, żeby coś nagrać na Goty z Luxem, żeby było coś na marzec, prawda? Więc prawdopodobnie pójdziemy do Biedronki, nie do Carrefoura, ponieważ jesteśmy sami, z psami, a Carrefour jest duży i siostra by za długo czekała pod Carrefourem. A Biedronka jest mała, więc chodzą i wychodzą tak naprawdę. No nie, no ja zawsze, wiecie co, ja zawsze wchodzę do sklepu, to ja zawsze lubię patrzeć, co w tym sklepie jest. Oj, tu jaki jest lód, zobaczcie. Ślizgawica normalnie, można jeździć. I zawsze lubię patrzeć, co mają z takich różnych ciekawych rzeczy na przykład. W sensie nie do jedzenia, w sensie takie jakby mają do domu, takie zabawki, rzeczy różnego rodzaju. I zawsze wchodzą, dobra, idą, wchodzą i wychodzą, prawda? I to zawsze takie, że siostra idzie i zawsze czeka na mnie. Godzinami prawie, że. Więc tak, więc pójdziemy sobie do Biedronki. Zobaczymy, co tam mają. Siostra chce, żebym upiekł rogaliki. Ale to trzeba przygotować przepis. A ja trzeba przygotować szybciej przepis. Trzeba, po drugie mi się nie chce. Ja już jestem w domu. Jesteśmy w domu. Byłem w Biedronce, kupiłem ciasto czekoladowe. Oczywiście takie ciasto miałem u siebie w szafce. Zawiozłem do babci. Miałem je dzisiaj upiec, lecz babcia upiekła je szybciej i to ciasto popsuła. Bo upiekła w korytku, a nie na blaszce. Więc kupiłem po raz drugi ciasto czekoladowe i się na Gotuj z Luxem będzie ciasto czekoladowe. I na Gotuj z Luxem osobny odcinek z bezami. Więc dwa odcinki będą na Gotuj z Luxem. Co chciałam wam powiedzieć jeszcze? Chciałam wam powiedzieć jeszcze, że jest filmik z Kuligiem. Z Kuligu. Tak.
I on miał być teraz w lutym, jednak go nie będzie. Bo będzie ten vlog, co teraz nagrywam. A w marcu będzie... W marcu będzie właśnie jeden filmik z Goty z Luxem. I właśnie mam nadzieję, że właśnie wtedy powstanie... Na pewno powstanie Kulig. Film z Kuligu. I w kwietniu będzie drugi Gotuj z Luxem. Drugi film z Gotuj z Luxem. I wtedy zobaczymy, czy w marcu będą bez... Dodam, czy ciasto czekoladowe, czy w kwietniu. Co się zobaczymy? U mnie się wszystko zmienia. Człowiek zmiennym jest. To mówię. Czekam teraz, aż kuchnia się zwolni, bo był bałagan. Jest bałagan w kuchni. Siostra musi ogarnąć, żeby było ładnie, przejrzyście. Żeby nie było wstydu na YouTubie. Akurat musi ktoś wiercić, jak nagrywam. Ja ostatnio w Biedronce kupiłem wagę kuchenną. Taką ładną, szklaną, lakierowaną, jak widać. Mała, fajna. Na pewno się przyda. Więc to teraz idzie do vloga. Żeby nie było, słuchajcie, bo mi się wszystko pomyli, bo będę nagrywać i ciasto czekoladowe, jak robię, i będę nagrywać, jak robię bezy. Więc robię dzisiaj jeszcze bezy. Nie wiem, czy mi wyjdą, robię je pierwszy raz, zobaczymy. Ciasto czekoladowe też robię pierwszy raz. Zobaczymy, czy mi wyjdzie. Babci Mici nie szło ciasto, bo zrobiła go, jak poprzednio mówiłem, w korytku, tak, a nie na blaszce, więc mam nadzieję, że mi się te po prostu wszystkie filmy nie pomylą. I że wszystko będzie dobrze. Muszę po prostu zapamiętać, że to, co teraz nagrywam, to wiadomo, że to nie pójdzie na Gotuj z Luxem, prawda? Na jeden film, a nie na drugi. Po prostu trzeba patrzeć, czytać. Dam radę. Trzy filmy naraz nagrywam na jednym urządzeniu. To są te wyżby, które miałem wam pokazać. To są bardzo, bardzo, bardzo stare wyżby. Jak widać. Hokejowe. Byle dobrze jeździły, nie? Troszeczkę za małe, ale dam radę. Słuchajcie, ogólnie sprzedaję meble. Tą komodę. Dużą szafę, słupek. I tą półkę za 300 zł. Wszystko, cały komplet. Prawie że. Jeżeli ktoś chętny, pisać. Sprzedaję meble, będę zdzierać tapety, w ogóle będzie remont w tym roku do tego mojego pokoju w końcu. Tak, się nie mogę doczekać. Do lata, do wiosny, aż będzie nowy pokój. Oczywiście będzie vlog z nowego pokoju. Klik. Mówię wam. Dzisiaj mam wenę do pieczenia. Upiekłem dwie tury tego bezów.
Teraz w piekarniku siedzi ciasto czekoladowe. I jak się upieczy ciasto czekoladowe, to znowu upiekę bezy z podwójnymi składnikami, czyli wtedy na te dwie tury, co były w piekarniku, wchodziły cztery białka, 200 gram cukru. To teraz zrobię na 8 jajek i na 400 gram cukru, żeby było dużo, bo bezy wyszły niesamowite. Normalnie bezy są tak dobre, są kruche, więc ogólnie przepis jest sprawdzony i jest dobry, więc bierzcie sobie stąd. No wiadomo, przepis jest krótki na bezy. Każdy przepis na bezy jest dobry, więc mój jest najlepszy. Zapraszam na Goty z Luksem. Czyli wy jak oglądacie teraz tego vloga mojego, to jeszcze filmu z bezami nie ma. Nie ma. Będzie w marcu prawdopodobnie, albo w kwietniu. Tak. Mamy 22. Jeden. Ja czekam, aż się teraz ciasto piecze 45 minut, i do 23 sobie posiedzę, później będę sobie piekł. Bezy. Tak. Żeby mi się to wszystko nie pokiełbasiło. Żebym zmontował bardzo dobrze vloga. Żebym zmontował przepis na bezy i przepis na ciasto. Wszystko, żeby było. Słuchajcie, mamy 3:22, a ja piekę już ostatnią turę bezów. Tak mi się tak działo, tak się rzuciłem, że podwójny przepis zrobiłem. Więc jeszcze piekę, więc do czwartej została jeszcze godzina i minuta. Plus jeszcze 10 sekund na wystygnięcie, więc do czwartej się wyrobię i o czwartej pójdę spać. Ściereczką, proszę bardzo, elegancko. Zobaczcie, ile mam bezów. Cały talerz tutaj w miseczce. I tu jeszcze troszeczkę odrobinę. A tu mam ciasto czekoladowe. Więc dzisiaj mamy dzień wypieków, kochani. Dzień vloga i dzień wypieków. Zgłodniałem. Zjem sobie banana, sobie zjem. O 3 w nocy. Chciałem się z wami pożegnać, więc siema, nara.